Nowe odkrycie może zbliżyć nas do odnalezienia mitycznej planety X. Cenną poszlaką w tej kwestii ma być obiekt międzygwiezdny CNEOS-14, który zderzył się z Ziemią w 2014 roku. Obiekt wpadł do Oceanu Spokojnego i został zidentyfikowany jako międzygwiezdny przez astrofizyka z Harvardu Avi Loeba oraz jego ucznia Amira Siraja. Kosmiczna skała poruszała się z prędkością 60 km na sekundę, co zdaniem badaczy może oznaczać, iż pochodziła z odległego układu gwiezdnego. Analiza trajektorii tego obiektu może pozwolić badaczom na stwierdzenie, czy jego prędkość została zwiększona poprzez asystę grawitacyjną nieznanego ciała niebieskiego w naszym Układzie Słonecznym. To pozwoliłoby badaczom na wysnucie pewnych teorii odnośnie lokalizacji tajemniczej planety. Podsumowując, na tą chwilę możliwości są aż dwie. Prędkość tego obiektu została mu nadana jeszcze przed wkroczeniem do naszego Układu Słonecznego, albo wpłynął na nią jakiś nieznany czynnik. Jak sugerują symulacje stworzone przez badaczy z Instytutu Astrofizyki Wysp Kanaryjskich, odtworzenie trajektorii tego obiektu chyli ich raczej ku tej drugiej opcji. Naukowcy sądzą, że CNEOS-14 został skierowany w stronę naszej planety przez nieznany, gigantyczny obiekt w zewnętrznym Układzie Słonecznym. Prawdopodobnie hipotetyczną dziewiątą planetę. Do tego incydentu miało dojść około 30 do nawet 60 lat temu. Może się to wydawać jak szmat czasu, ale jeśli mielibyśmy względną pewność, gdzie konkretnie znajduje się ta tajemnicza planeta, lub raczej znajdowała się kilkadziesiąt lat temu, znacznie zmniejszyłoby to pole poszukiwań. Jeśli wierzymy tej koncepcji, to planeta ta powinna się znajdować w obszarze nieba, gdzie zbiegają się gwiazdozbiory barana, byka i wieloryba. Oczywiście nie ma co do tego pewności, jest to wciąż zaledwie hipoteza, która wymaga dalszych badań. Warto tu chyba zauważyć, że opowieści o dziewiątej czy też dziesiątej planecie były przez wiele lat traktowane jako fikcja lub co najwyżej bajania z pogranicza paranauki. Działo się tak zresztą nie bez przyczyny, a pierwszym popularyzatorem teorii istnienia nieznanej planety w Układzie Słonecznym był nie kto inny jak Zacharias Sitchin, a więc autor zajmujący się przede wszystkim tematem starożytnej astronautyki. Nazywał on tą planetę Nibiru i twierdził, że była zamieszkiwana przez zaawansowaną rasę pozaziemską zwaną Anunnaki, która odwiedziła Ziemię tysiące lat temu. Nibiru miało być olbrzymią planetą o wydłużonej eliptycznej orbicie, która wykonuje pełen obrót wokół Słońca na przestrzeni 3600 lat. Zwolennicy teorii o Nibiru spekulują, że planeta ta może wpływać na nasz Układ Słoneczny, w tym m.in. na Ziemię, wywołując liczne kataklizmy, a kto wie, czy nawet i niemasowe wymierania. Należy tu jednak zaznaczyć, że teorie odnoszące się do Nibiru oraz hipotezy głoszone przez badaczy na temat planety X to dwie zupełnie odmienne kwestie. Zresztą kto wie? Być może hipotetyczna planeta dziewiąta i Nibiru to dwa odrębne obiekty. Tak czy inaczej, współczesne badania astronomiczne i obserwacje nie potwierdzają obecności takiego obiektu w naszym Układzie Słonecznym. Choć oczywiście nie wykluczone, że stan ten zmieni się jeszcze za naszego życia.